Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie podeszła do Jezusa matka synów Zebedeusza razem ze swoimi synami i mając pewną prośbę do Niego, kłaniała się. On odezwał się do niej. Czego chcesz? Rzekła mu, spraw, aby ci moi dwaj synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie. Jezus odpowiedział, nie wiecie, o co prosicie. Czy potraficie wypić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu, potrafimy. Rzekł im, kielich mój wypijecie, lecz przyznać siedzenie po mojej prawej i lewej stronie nie do mnie należy. Ono jest dla tych, którym przygotował je mój ojciec. Kiedy 10 dowiedziało się o tym, oburzyli się na owych dwóch braci. Wtedy Jezus przywołał ich i powiedział, wiecie, że przywódcy narodów trzymają je w jarzmie i że dostojnicy poddają je swojej władczej woli. Nie tak będzie między wami, lecz kto wśród was będzie chciał stać się kimś wielkim, ten będzie waszym sługą. A kto będzie chciał być pierwszy wśród was, będzie waszym niewolnikiem. Jak i Syn Człowieczy przyszedł nie aby być obsługiwanym, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. Dziś obchodzimy święto świętego Jakuba Apostoła. Owi synowie Zebedeusza z tej dzisiejszej Ewangelii, która jest wybrana na okoliczność tego święta, to jest Jakub i Jan. I może zatrzymajmy się, medytując ten fragment Ewangelii, najpierw przy tym słowie kielich, przy tym kielichu, o którym mówi Pan Jezus. Bo tutaj padają bardzo ważne słowa, kiedy matka Jakuba i Jana, to jest chyba, myślę, takie dość naturalne, że chce dobrze dla swoich synów, jest pewnie dumna z tego, że synowie podążają za tak wspaniałym nauczycielem, sama pewnie Pana Jezusa podziwia, no więc można powiedzieć, to takie dość naturalne, że prosi, aby w królestwie, które ma zapanować po ostatecznym zwycięstwie Chrystusa, pewnie wierzyła, że On jest właśnie owym wyczekiwanym Mesjaszem, żeby zasiadł po prawej i po lewej stronie. Nie wiemy, czy ona miała na myśli to, że to królestwo będzie już na tym świecie, czy na tamtym świecie. Pan Jezus daje jej raczej dość wyraźnie do zrozumienia, że Jego zwycięstwo będzie dotyczyło jakby, no, znaczy będzie zwycięstwem nad tym światem, czy nad tym grzechem, ale ono będzie w pełni dopiero po Jego powtórnym przyjściu, kiedy już ten świat się jakby zakończy. I Pan Jezus wyraźnie jej daje do zrozumienia, że jeżeli oni mają zasiąść w Jego królestwie, to będzie to raczej tam w niebie. Dlatego mówi, że to miejsce przygotowuje Ojciec. Natomiast jaka droga prowadzi do tego? Pan Jezus wyraźnie mówi, że tego nie można tak po prostu, nie wiem, załatwić z Nim, tak sobie po prostu, nie wiem, uprosić, że tego się po prostu nie da. Tutaj też padają takie dość ważne słowa, które rzucają światło na to, jak będzie wyglądał sąd ostateczny. Nam się właśnie wydaje, często tak mówimy, że Pan Jezus na sądzie ostatecznym, że On jest właśnie owym sędzią i On na sądzie ostatecznym będzie właśnie jednych posyłał do nieba, innych do piekła.
A tutaj Pan Jezus mówi, że do mnie nie należy przyznać siedzenie po mojej prawej i lewej stronie. To jest, każdy zajmie miejsce przygotowane przez Ojca. Co to znaczy miejsce przygotowane przez Ojca? Miejsce przygotowane przez Ojca to jest miejsce dla tych, którzy wypiją kielich. Wypiją Jezusowy kielich. I teraz co to znaczy ten kielich? Oczywiście, kiedy Pan Jezus mówi o Jego własnym kielichu, to ma na myśli Jego własną śmierć, cierpienie i śmierć i oczywiście zmartwychwstanie. Bo zmartwychwstanie jest nieodłącznie związane ze śmiercią Pana Jezusa. To jest jedno wydarzenie. I teraz natomiast, jeżeli my mamy, oni, nie? Jakub i Jan, czy my też oczywiście jesteśmy wezwani do tego, żeby wypić ten Jezusowy kielich, to teraz na czym to polega? To oczywiście nie polega na tym, że my będziemy teraz jakby na miejscu Pana Jezusa na krzyżu, albo nie wiem, jakoś razem z Nim na tym krzyżu, Jego krzyżu. Myślę, że to nie o to chodzi. Jest tylko jedna śmierć, która nas odkupuje i tą śmiercią jest śmierć Jezusa. To jest nasze odkupienie i On, i to jest Jego dzieło. To nie jest jakieś Jego dzieło wspólne z nami. To jest Jego własne dzieło. Natomiast każdy z nas może wypić Jego kielich, czyli w pewnym sensie, ale w cudzysłowie, może uczestniczyć właśnie w Jego śmierci, dając życie za innych, dając siebie innym. I to jest wyjaśnione w dalszych słowach. Kiedy Pan Jezus mówi, kiedy potem apostołowie się na tych dwóch braci, pozostali apostołowie się obruszyli, to Pan Jezus ich przywołał i wtedy zaczął im mówić, że kto wśród was będzie chciał stać się kimś wielkim, ten będzie waszym sługą. Właśnie Jezusowy kielich to jest służba, to jest oddawanie życia dla innych. To jest po prostu miłość. Oczywiście miłość Jezusowa jest miłością Jezusową. Natomiast zawsze, kiedy my kochamy, to też jakoś łączymy się z Nim. Jesteśmy jakby zbratani właśnie w tej miłości. I wtedy wtedy pijemy kielich, można powiedzieć ten sam, ale w takim jednak pewnym cudzysłowie, ten sam, który pił Jezus. Cudzysłowie dlatego, że to jednak każdy z nas ostatecznie kocha swoją miłością, ale jednocześnie jest to miłość Jezusowa. Jeżeli jest właśnie, dlatego, że jest podobna do Jego miłości. Tak, zawsze kiedy, nawet jeśli ktoś nie wierzy w Jezusa, nie wierzy w Boga w ogóle, ale kocha tak jak Jezus, to właśnie pije jakby Jego kielich. Tylko, że nieświadomie. My, chrześcijanie, mamy tę przewagę, że jesteśmy tego świadomi. Jego kielich, nie? W tym znaczeniu, że to jest jakby Jego sposób bycia, który my przyjmujemy jako swój. Dlatego to nasze picie kielicha to jest picie własnego kielicha, ale też w pewnym sensie Jego kielicha. Dlatego, że miłość jest po prostu jedna. Każda miłość jest uczestniczeniem w życiu Boga właśnie. I to jest właśnie droga do zajęcia
miejsca przy Panu Jezusie po lewej i prawej stronie, do bliskości z Nim. Bo to ta prośba tej matki Jakuba i Jana, ona jest piękna. Ona prosi o to, żeby Jakub i Jan byli jak najbliżej Jezusa. I Pan Jezus wyjaśnia, że to jest możliwe wtedy, kiedy oni będą kochać. Dlatego pyta, nie? Pyta, czy potraficie wypić kielich, który ja mam pić. Czyli mówiąc inaczej, czy potraficie kochać? Zadaj sobie to pytanie, jeżeli chcesz bliskości ze mną. Właśnie, im bardziej będziesz kochał, tym bliżej mnie będziesz. W tym sensie będziesz... Bo oczywiście Pan Jezus też buduje bliskość, tak jak nieraz już mówiłem, z grzesznikami, z tymi, którzy nie potrafią kochać. Tylko, że to jest pewna bliskość, ale jeszcze nie ma tego zjednoczenia. To jeszcze nie jest ta bliskość ostateczna właśnie. Ta bliskość ostateczna. To nie jest ta bliskość w królestwie. I ta bliskość, to zjednoczenie, ta komunia właśnie, nie? Ona się realizuje wtedy, kiedy kochamy. Praktyka miłości sprawia, że realizuje się w nas komunia z Jezusem. Dlatego tak ważne jest przyjmowanie komunii, tak wielkim darem, przywilejem jest przyjmowanie komunii tej eucharystycznej właśnie na mszy świętej, bo tam przeżywamy, uczestniczymy w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, czyli właśnie patrzymy na to, jak On wypija ten kielich, czyli jak On kocha i potem tę miłość przyjmujemy w momencie komunii świętej. Przyjmujemy Jezusa, przyjmujemy Jego miłość. I dzieje się to po to, żebyśmy wychodząc z Eucharystii kochali tą miłością, tą samą, taką samą miłością, taką samą i wręcz tą samą, ale żebyśmy już my kochali. I wtedy my pijemy kielich. I w ten sposób dokonuje się nasze zjednoczenie z Jezusem. Właśnie to zjednoczenie w Królestwie, o którym jest powiedziane w tej dzisiejszej Ewangelii. Mam nadzieję, że za bardzo nie zamieszałem. Jeszcze raz powtórzę. To miejsce, które przygotowuje nam Ojciec, to jest bliskość z Panem Jezusem, która jest dana tym, którzy kochają. To nie jest tak, że Bóg Ojciec popatrzył na świat i mówi, tego lubię, tego nie lubię, no to temu dam miejsce, nie? Przy moim synu temu nie dam. Nie, właśnie On przygotował miejsce każdemu, kto kocha przy swoim synu. Bardzo blisko. Każdemu, kto kocha, czyli każdemu, kto potrafi wypić kielich, którym jest miłość, którym jest służba, którym jest dawanie siebie innym.